głębi schodów. Na ostatnim ich stopniu ujrzał książę drzwi, na wpół otwarte, przez które można było wejść w tajemnicze i oświetlone komnaty pałacowe. Książę zbliżał się do tych drzwi i pomyślał: mogę chyba śmiało wejść do pałacu, bo nikt mnie nie weźmie za zbója lub niebezpiecznego włóczęgę. Nie mam przy sobie żadnej broni, ani złych oczu, ani potwornej twarzy. Pomyślawszy tak, szerzej roztworzył drzwi, ale starał się przy tym nie czynić najmniejszego hałasu. Hałas mógłby obudzić i przerazić kogokolwiek ze strażników lub służby, która spała w pierwszej komnacie. Toteż książę ostrożnie i na palcach przeszedł przez tę komnatę i o mało nie zawadził nogą o wargę ogromnego, tłustego strażnika, który się rozciągnął jak długi na podłodze i chrapał tak mocno, że mu dolna warga podczas chrapania zwisła bezwładnie i przylgnęła do podłogi. Firuz Szach zręcznie wyminął tę wargę, ale musiał wyminąć jeszcze wielu, wielu innych strażników, bo pełno ich było w komnacie. Wszyscy byli czarni, wszyscy chrapali i każdy miał szablę przy boku. Firuz Szach domyślił się, że są to sługusy jakiejś pięknej księżniczki. Sługusów księżniczki już widziałem, pomyślał Firuz Szach. Chciałbym teraz zobaczyć samą księżniczkę. Zapewne jest piękna i śpi bez chrapania i bez szabli przy boku. Prócz tego jest dobra i lubi ratować nieszczęśliwych ludzi, którzy na zaklętym rumaku przebyli pełną niebezpieczeństw drogę. Tak rozmyślając, Firuz Szach zbliżył się do drzwi następnych. Te drzwi były najładniejsze, całe ze złota i na tym złocie wyryty był napis purpurowy: tu śpi księżniczka. Firuz Szach zręcznie i bez hałasu otworzył te drzwi i wszedł do komnaty, która miała błękitne ściany, błękitny sufit, błękitną podłogę i błękitny baldachim. Księżniczka spała na wysokim łożu pod błękitnym baldachimem, dookoła zaś księżniczki na mniejszych i mniej wygodnych łożach spały jej służebnice, ażeby snem swoim towarzyszyć snowi swej pani. Firuz Szach zbliżył się do śpiącej księżniczki i spojrzał na nią. Była tak piękna, że od razu się w niej zakochał i pomyślał: jak to się dobrze stało, że rumak zaklęty zawiózł mnie do tego pałacu. Nie chcę innej żony oprócz tej księżniczki, która śpi w błękitnej komnacie pod błękitnym baldachimem. Muszę ją przeprosić za to, że tak znienacka i niespodzianie wszedłem do jej komnaty podczas snu, który zapewne jest tak samo piękny jak i ona. Prócz tego muszę, korzystając z przypadku, okazać jej natychmiast swój zachwyt i szacunek. W tym celu Firuz Szach ukląkł obok łoża księżniczki i z lekka dotknął jej dłoni swoją dłonią. Księżniczka otworzyła oczy, ale była tak zdziwiona, że nawet nie krzyknęła, tylko popatrzyła na klęczącego u stóp łoża księcia. Firuz Szach, korzystając z pomyślnego dla siebie milczenia księżniczki, pochylił głowę i rzekł te słowa: czcigodna księżniczko, dzięki dziwacznemu i naprawdę czarodziejskiemu przypadkowi znalazłem się w twojej komnacie mniej więcej o północy, kiedy wszyscy ludzie zazwyczaj śpią i nikt nikogo nie budzi. Jestem synem króla perskiego. Jeszcze wczoraj z rana byłem w Persji. Dziś jestem w nieznanej krainie. Grozi mi tu niebezpieczeństwo, o ile ty, czcigodna księżniczko, nie weźmiesz mnie pod swoją opiekę. Jestem pewien, że nie odmówisz mi swojej opieki, bo jesteś piękna. A kto jest piękny, nie może być zły. Księżniczka przetarła senne oczy i rzekła: rzeczywiście, jest godzina późna, ale wcale nie jestem zmęczona, bo bardzo wcześnie ułożyły mnie dzisiaj do snu moje służebnice. Jestem najmłodszą córką króla bengalskiego. Ojciec zbudował mi pałac za miastem, z dala od swego pałacu, abym miała świeże powietrze, bo w mieście panuje zaduch. Możesz być spokojny o siebie, mój niespodziany gościu, bo w Bengalu gościnność i grzeczność jest nie mniej rozpowszechniona, jak i w Persji. Nic złego ci się nie stanie. Strasznie jestem ciekawa, jakim sposobem w tak krótkim czasie przebyłeś tak wielką przestrzeń od Persji do Bengalu. Jeszcze mnie więcej ciekawi, jakim sposobem o tak późnej porze przedostałeś się do wnętrza mojego pałacu. Ale widzę po twoich oczach, że jesteś zmęczony i głodny. Jutro z rana opowiesz mi wszystko, a tymczasem zbudzę swoje służebnice i każę im nakarmić ciebie i wskazać ci jeden z moich pokojów, w którym znajdziesz spokojny nocleg. Księżniczka klasnęła w dłonie i wszystkie służebnice obudziły się od razu.
wszystkie jednocześnie przetarły swe oczy i wszystkie jednocześnie powstały ze swych łóżek, bo spały w ubraniu, aby być w każdej chwili gotowe na usługi księżniczki. Wszystkie wzięły do ręki po zapalonej świecy i błyskając świecami podeszły do księżniczki, aby wysłuchać jej rozkazów. Każda przechodząc kolejno obok Firutszacha, błyskała mu w oczy świecą i ze zdziwieniem oglądała jego twarz, bladą, lecz spokojną. A księżniczka rzekła: ten, któremu kolejno błyskałyście w oczy świecą, jest synem króla perskiego. Nazywa się Firutszach. Ponieważ zabłąkał się w nocy do mojego pałacu, uważam go przeto za mego gościa. Jest zmęczony długą podróżą. Musi się pożywić i wypocząć. Nakarmcie go suto i urządźcie mu wygodny nocleg w purpurowym pokoju. Natychmiast wszystkie służebnice, błyskając świecami, zaprowadziły Firutszacha przez długi szereg komnat w głąb pałacu, do pokoju, który się nazywał purpurowy, bo miał purpurowe ściany, purpurowy sufit i purpurową podłogę. Zanim Firutszach zdążył obejrzeć swój pokój, już służebnice księżniczki przyniosły mu na srebrnych tacach smaczne potrawy i przygotowały łoże puchowe na nocleg. Potem wyszły, pozostawiając księcia samego w purpurowym pokoju. Firutszach jadł szybko i dużo, bo podróż na rumaku zaklętym podnieciła jego apetyt. Po zjedzeniu wszystkich potraw i po wypiciu wszystkich win wyciągnął się wreszcie na puchowym łożu i zasnął. Przez całą noc śniła mu się księżniczka i rumak zaklęty i smaczne potrawy na srebrnych tacach i pokój purpurowy, w którym właśnie się znajdował. Tymczasem księżniczka z niecierpliwością wyczekiwała powrotu swoich służebnic. Gdy wreszcie wróciły, zawołała je do siebie i rzekła: czy według was młody książę jest szatynem, czy też raczej brunetem? Brunetem, odpowiedziały służebnice. Najzupełniej się z wami zgadzam, rzekła księżniczka. Jest to brunet, bardzo piękny, dobry i szlachetny. Ciekawam, czy wam spodobał się tak samo jak mnie. Czy nie tak samo? Tak samo, zawołały chórem wszystkie służebnice, błyskając świecami. Byłam tego pewna, rzekła księżniczka. I wiem, że byłybyście rade, gdybym wyszła za mąż za Firutszacha, bo wszakże trudno znaleźć piękniejszego i szlachetniejszego młodzieńca na całym świecie. Trudno, szepnęły chórem służebnice. Nie wiem tylko, ciągnęła dalej księżniczka, czy Firutszach zakocha się we mnie. Księżniczko, rzekła na to najstarsza ze służebnic, jestem już stara i doświadczona. Zauważyłam też od razu, że Firutszach jest przeznaczony tobie na męża i cieszy mnie to bardzo, że wkrótce będę na waszym weselu. Ponieważ jesteś stara i doświadczona, wierzę ci najzupełniej, odpowiedziała księżniczka. Ale teraz jestem śpiąca. Przerwijcie więc wasze rozmowy i życzcie mi dobrej nocy. Dobrej nocy, zawołały chórem służebnice, gasząc naraz wszystkie swoje świece. Księżniczka wyciągnęła się wygodnie na swoim łożu i zasnęła. Śnił jej się książę Firutszach, ale ponieważ książę nie zdążył jeszcze opowiedzieć jej wszystkiego o rumaku zaklętym, więc rumak zaklęty nie przyśnił się księżniczce. Nazajutrz, skoro świt, księżniczka bengalska zerwała się ze swojego łoża i pobiegła do zwierciadła. Wszystkie służebnice otoczyły ją kołem i czekały na rozkazy. Muszę się ubrać ładnie, zawołała księżniczka, bo za chwilę zobaczę się z młodym księciem. Poradźcie mi, jaki strój mam włożyć. Czy purpurowy? Czy błękitny? Czy zielony? Czy może niebieski? Czy też biały? Chciałabym włożyć wszystkie od razu, ale nie mogę tego uczynić, bo chociaż każdy z osobna jest lekki jak puch, wszystkie razem byłyby za ciężkie i nie mogłabym się zgrabnie poruszać. Poradźcie mi, który z nich mam wybrać. Jedne służebnice radziły strój purpurowy, drugie błękitne, trzecie zielone, czwarte niebieski, a piąte biały. Księżniczka załamała dłonie, bo nie wiedziała, których służebnic ma posłuchać. Nie umiecie mi radzić, powiedziała smutnie. Może mi lepiej od was poradzi moje zwierciadło. Podajcie mi po kolei wszystkie suknie, a ja po kolei każdej sukni będę się przeglądała w zwierciadle. I służebnice ubierały ją po kolei w rozmaite suknie. A księżniczka tymczasem patrzyła w zwierciadło, patrzyła, aż wreszcie zawołała: najładniej wyglądam w sukni błękitnej. Ubierzcie mnie w tę suknię, bo już czas, abym zobaczyła się z księciem perskim.
i ubrana w suknię błękitną księżniczka poszła odwiedzić swego gościa, gdyż była bardzo ciekawa jego przygód wczorajszych. Książę Firuz Szach od dawna już był na nogach. Siedział w swoim pokoju przy oknie i patrzył na nową, nieznaną krainę bengalską. Był poranek. Słońce świeciło. Kwiaty w polu były pełne rosy i rosa błyszczała na słońcu. Książę Firuz Szach patrzył przez okno na poranek, na słońce, na kwiaty i na rosę. Wszystko w Bengalu było inne niż w Persji. Kwiaty były bengalskie i rosa była bengalska. Tylko słońce. Słońce świeciło zupełnie tak samo jak i w Persji. Księżniczka weszła do jego pokoju i rzekła: obiecałeś mi wczoraj opowiedzieć o swojej podróży z Persji do Bengalu, więc przychodzę, bo jestem ciekawa. Firuz Szach uśmiechnął się i powiedział: z rana. Wszystko się wydaje weselsze i nie tak straszne jak w nocy. Gdybym ci w nocy opowiedział moje przygody, na pewno nie mogłabyś spać spokojnie, piękna księżniczko. Śniłby ci się rumak zaklęty i okropny Hindus. Ponieważ nie znam dotąd rumaka zaklętego i okropnego Hindusa, więc widziałam w moim śnie tylko ciebie. Opowiedz, że mi prędzej swoje przygody, bo umieram z ciekawości. Firuz Szach opowiedział jej wszystko tak, jak było od początku do końca. Księżniczka słuchała, drżąca ze wzruszenia. Przestraszył ją bardzo Hindus, który podczas świąt Nowego Roku pokazał królowi perskiemu zaklętego rumaka. Przestraszył ją i rumak zaklęty. Ale najbardziej przestraszyło ją opowiadanie o tym, jak książę Firuz Szach dosiadł zaklętego rumaka, pokręcił śrubkę na szyi pod grzywą i uniósł się nagle w powietrze. I jak potem nie wiedział, że prócz tej śrubki jest inna jeszcze pod czaprakiem. I jak potem szukał tej śrubki, galopując po obłokach. Ale ucieszyła się, słysząc, że młody książę znalazł tę drugą śrubkę i że rumak spuścił się z obłoków razem z księciem na ziemię i zatrzymał się na tarasie jej pałacu.